Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj partię Mistrza Świata Magnusa Carlsena, który grał z Danilem Dubowem. Daniel Dubow, moi drodzy, jest Rosjaninem, bardzo młodym człowiekiem, który potrafi fantastycznie grać w szachy, kreatywnie, nie boi się konfrontacji z najlepszymi. Ta partia jest tego dowodem. Przejdźmy od razu do rzeczy. Tylko jeszcze powiem, że panowie grali tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Gra była rozgrywana oczywiście przez internet. No i tutaj Magnus Carlsen rozpoczął partię posunięciem skoczek na F3. Tak również można grać, dając duże pole do popisu czarnym w wyborze debiutu. Tutaj skoczek F6 zostało zagrane. Posunięcie C4. Posunięcie e6. Widzimy, że klaruje nam się tutaj takie otwarcie angielskie, ale jeszcze może się to zmienić. Skoczek na c3, wyprowadzamy normalnie figurę. Posunięcie c5, moi drodzy, e3, a6. Taki ruch się zawsze przydaje do tego, żeby w przyszłości zagrać posunięcie b5. Ewentualnie można zagrać d5 po wymianie. Te b5 będzie możliwe jak najbardziej. d4 ze strony białych. No i, moi drodzy, d5. Okazuje się, że ten ruch A6 jest teraz jak najbardziej przydatny, gdyż te wymiany mogą następować. Nawet wymiana tutaj na C4 jest możliwa, żeby potem zagrać B5. Mamy gambit hetmański w tym momencie, a po biciu pionkiem na D5, co też nastąpiło, czarne odbijają tutaj na D5 i posunięcie G3. No tak się zagrywa, tutaj takie powstają struktury tarasza, tak to się też nazywa, aczkolwiek nie jest to dla mnie osobiście najważniejsze, jak to się nazywa, ważne, jakie ruchy są wykonywane. Plan jest taki, żeby zagrać gońcem na G2 i mieć tutaj pieczę nad punktem D5. Takie są możliwości po ewentualnym wybiciu w późniejszym czasie na C5. Tego typu pozycje podobne, tu jeszcze bez posunięcia E6, no bo tutaj ten goniec fajnie by wyszedł, no ale niestety to jest ciutkę gorzej, wydaje mi się, troszkę gorsza wersja dla białych. No, taka minimalna, to nie jest jakieś coś, nie jest nic złego, aczkolwiek tak grał Akiba Rubinstein. Podobnie w każdym razie. Bardzo mi się podobały jego partie białym kolorem. Skoczek na C6, normalna sprawa. Tutaj czarne decydują się na to, że jeżeli będzie wybicie, goniec wybija, będzie izolowany pionek, ale na tym też polega właśnie ten system tarasza. Goniec G2. I moi drodzy, tutaj Dubow zagrywa ruch, no ciekawy, możliwy. Jest to ruch C4. Od razu C4 powoduje, że punkt B5, znaczy posunięcie B5 będzie możliwe i te pionki mogą tutaj robić dobrą karierę na tej stronie. No ale jest zagranie ze strony białych pod tytułem roszada. Jeszcze takie zagranie oczywiście można by było spróbować, ale ważny jest rozwój figur. Tutaj Dubow zagrywa goniec B4. Plan jest ciekawy, gdyż nawet można brać pod uwagę bicie skoczka, no po to też goniec tutaj zagrał, żeby potem spróbować skoczkiem w centrum ładnie zagrać i atakować pionka z tempem. Są to ciekawe plany na pewno. No i Carlsen tutaj odpowiada od razu takim energicznym posunięciem, mianowicie skoczek E5. Jak sobie taki ruch tłumaczyć? No jeżeli tutaj czarne by wybiły, no to pionek wybija, jest atak na skoczka, mógłby być atak na skoczka i potem można by było się dobierać do pionka D5. Plan prosty, prawda? Więc czarne nie mogą absolutnie od razu wybić i otwierać tutaj linii dla białych, więc następuje roszada, rozwój jest praktycznie zakończony, ten goniec jeszcze nie jest wyprowadzony wprawdzie, ale nawet jak on sobie tu stoi na C8, no to już tam kontroluje pewne pola na tej przekątnej C8, H3. Goniec D2 ze strony mistrza świata, wieża E8. Podobają mi się takie ruchy, zresztą to jest ruch naturalny, on naciska tutaj na skoczka bardzo mocno, znaczy wieża naciska na skoczka, przede wszystkim chcemy też teraz tutaj wybić na E5, co wymusza pewne działania. Można by było próbować grać F4, ale taki ruch zawsze wiąże się z ryzykiem, że król się troszkę osłabia, jakiś słabszy punkt na E3 mógłby się pojawić, aczkolwiek tutaj Magnus Carlsen postanowił wybić tego skoczka i pionek wybił na C6. Zobaczcie, że tutaj bardzo fajnie się to komponuje, aczkolwiek białe myślę, że to są zadowolone. Pozycja jest oceniana teraz tutaj przez silnik jako po prostu równa. Gramy zwyczajnie dalej. B3. Jest to ruch zrozumiały, który grać raczej trzeba w pewnym momencie.
żeby próbować rozbić strukturę. Tutaj wybicie raczej nie jest najlepsze, gdyż można wybić nawet pionkiem otwierając linię, zostaje też słaby pionek, aczkolwiek to są takie zabiegi kosmetyczne, bym powiedział. Tutaj Dubow postawił na bardziej konkretną odpowiedź, mianowicie goniec bije na C3. Jeżeli już gońcem decydujemy się na bicie skoczka w pewnym momencie w debiucie, to znaczy, że coś konkretnego mamy tutaj w zanadrzu. No i tak też się dzieje. Zobaczcie, po wybiciu skoczek skakuje na E4 od razu. Z atakiem na gońca, ale też tutaj prowokujemy przeciwnika do wybicia na E4. Magnus Carlsen zagrał w tym momencie wieża C1 i do tego ruchu za chwilę wrócimy, tylko sobie musimy zobaczyć oczywiście, co by było po biciu skoczka. Przede wszystkim powstaje nam tu teraz już taka opcja, że mamy tutaj gońca białopolowego, przeciwnik czarnopolowego gońca i goniec białopolowy będzie zdecydowanie lepszym tutaj, lepszą figurą, która będzie w stanie atakować króla przeciwnika. No ale teraz pytanie jeszcze jest takie, co zrobić z tym gońcem? Czy wybić to pionkiem, czy wybić to wieżą? Co jest lepsze, moi drodzy? Otóż tutaj bicie pionkiem jest całkiem fajne, bardzo mi się podoba, gdyż można by było próbować grać powiedzmy jakiś ruch G6, H5, goniec G4, żeby tu się wstawić na F3 i tam hetmanem dotrzeć na H3, dać mata. No takie długie plany powiedzmy, no oczywiście hetman z D8 nie może iść na H3 od razu, tylko taki plan. No ale też jest ciekawe zagranie wieżą. Wszystkie ruchy dozwolone, wszystkie ruchy prawidłowe jak najbardziej. I teraz, co by było na przykład po biciu tutaj na C4? Moi drodzy, jest konkretna odpowiedź, dalekosiężna kombinacja, powiedzmy, no może nie kombinacja, tylko zestawienie ruchów, jakie mogłyby tu następować. Mianowicie, zobaczcie, goniec G4, bardzo silny ruch. Jeżeli odejdzie gdziekolwiek hetman, to goniec się ładuje na F3 i mamy krótszą drogę do zamatowania tutaj przeciwnika na G2. Więc z F3 trzeba się liczyć, z widełkami na dwie figury, ale jest odpowiedź, mianowicie wieża na E3, moi drodzy. No i teraz, jeżeli będzie bicie gońca, to wieża zbija tutaj. No i tak naprawdę ta pozycja jest około równości wbrew pozorom, ale czarne tutaj dominują mimo wszystko. Król bezpieczniejszy, troszkę się struktura rozbiła. No i jest tutaj centrum, które można atakować w bardzo prosty sposób, próbować zbić, ewentualnie naciskać na pionka D4. Myślę, że ocena pozycji tu jest po stronie leciutko białej, czarnych, przepraszam. No dobrze, ale jeszcze jest inna opcja, mianowicie po takim ruchu, jeżeli wieża wybije, to można zagrać gońcem na D2. No właśnie, można czy nie można? Odpowiedź wydaje się bardzo dobra, gdyż atakujemy wieżę jednocześnie i atakujemy jednocześnie gońca. Okazuje się, że tutaj czarne dostają praktycznie wygraną pozycję. Niebywała ocena, ale trzeba wiedzieć też dlaczego. Moi drodzy, wieża D3. No wieża D3, zagrywamy sobie i oddajemy gońca. Jeszcze jakby na przykład hetman tutaj zagrał, no to możemy wtedy wybić na F3 prawdopodobnie. No ale co będzie po wybiciu tutaj gońca, co jest ważne? Zauważcie, pionkiem wybijamy tu. I teraz powiedzcie mi, jak się bronić przed takim ruchem? Albo jak się bronić przed takim ruchem z szachem? Ciężka sprawa. Nawet jak wieża zagra na F2, no to mamy tutaj taki ruch w zanadrzu. Też można wybić, atakować jednocześnie tam i próbować zagrać C3 albo wieżą zagrać na D8. Tutaj odejście na przykład takie jest możliwe i na przykład hetman zbija na D4. Jeżeli hetman, moi drodzy, na F2, no to myślę, że wieża po prostu zbija na D2 i przewaga pionków zostaje w wieżówkach. Tutaj jeżeli wieża zagrywa na F2, to bardzo ciekawe odbicie, od razu odbijamy gońca, no wieża nie może odbić z jasnych względów, więc jak odbija hetman, to zbijamy na A1. Bardzo ciekawa taka, no można powiedzieć, kombinacja, no i tutaj na tym poziomie przy dwóch pionkach więcej, bezpiecznym królu, pozycja jest po prostu wygrana dla czarnych. No, bardzo ciekawie to by wyglądało. Magnus Carlsen w każdym razie zagrał na wieżą na C1 i tutaj Dubow zagrywa ruch A5. Taki zrozumiały ruch, stara się zagrać A4, ale przede wszystkim goniec na A6 pięknie się tutaj plasuje. Po wybiciu na C4 zauważcie też, że tutaj silny arcymistrz szuka otwarcia dla swoich figur, bo większość z nas prawdopodobnie by zbiła tego pionka.
razem ze mną. Moi drodzy, A5, bicie, goniec na A6. W tym momencie nastąpiło F3, co troszkę osłabia punkt E3, no ale skoczek był niezwykle upierdliwy, no wyraża się w ten sposób, no ale coś z tym skoczkiem trzeba zrobić. Skoczek wybił ładnie na C3, wieża wybiła i goniec wybił na C4. Materialnie jest wszystko porówno, no ale czarny ma bardzo przyjemną pozycję, moi drodzy. Mimo że pionki są ustawione na białych polach, gońce są białopolowe, to jednak dominacja tutaj tej linii jest kluczowa i król bezpieczniejszy. No, zobaczmy, jak było dalej. Bierze F2 ze strony mistrza świata i hetman G5. Zobaczcie, no, posunięcie dobre, normalne. Chcemy tutaj zbić na E3. Prowokujemy też przede wszystkim przeciwnika do tego, żeby zagrał F4 i osłabił jeszcze bardziej punkt E3, osłabił punkt E4. Wtedy byśmy na pewno wrócili i próbowali grać może z tej strony. Któż to wie? Tutaj Magnus Carlsen postanowił trzymać tutaj w szeregach pionki i zagrał hetmanem na C1. Posunięcie H5. No niezwykle mi się takie ruchy podobają. To też jest taki ruch, słuchajcie, ideowy, kluczowy, gdyż jak białe mają zrobiony domek, no to takim pionkiem bandowym często chcemy atakować. Goniec F1 zaproponował wymianę gońców, na co tutaj Dubow przystał i wybił królem, od razu schodząc z tej linii, z tego pola rażenia, powiedzmy w ten sposób. No teraz zauważcie, że tutaj wieża może zbić pionka, no ale też pionek tutaj wisi, no coś za coś. Tutaj nie można wszystkiego obronić idealnie i idealnie atakować. Trzeba troszkę też ryzykować, chociaż ryzyko czarnych tutaj jest minimalne. Wieża B8, zobaczcie, wieża aktywnie po prostu stoi sobie na linii B. Wieża wybiła tego pioneczka, no i H4. Konsekwencja ruchu H5 jak najbardziej. No, król wrócił na G2, moi drodzy. I wieża wybiła teraz tego pionka na E3. Prosta sprawa. Wieża dała szacha, wieża wybiła, hetman wybił i król H7. No, Magnus tutaj myślał w taki sposób, żeby... Znaczy, nie wiem, jak myślał, ale prawdopodobnie chciał zredukować trochę figur, żeby łatwiej się wybronić, no bo widzimy, że czarne po prostu tu napierają. W figurach, w pionach jest wszystko porówno, ale nacisk na tego króla jest, chociaż nie widać jeszcze tutaj jakichś takich ruchów konkretnych, żeby próbować od razu wygrywać czarnymi, tak, no bo to nie jest takie łatwe. Taki ruch, powiedzmy, hetman H3 nie jest groźny, gdyż tego pionka sobie olewamy i na przykład zagrywamy wieżą i zdejmujemy tego piona, próbujemy grać wieżówkę z lepszą strukturą pionów po ewentualnym wybiciu na H4. Tutaj nastąpiło zagranie hetman D7, moi drodzy, i z atakiem na F7 spokojny ruch F6, nacisk pozostaje. To jest jednak cecha tych silnych arcymistrzów, silnych zawodników, szachistów, którzy grają spokojnie, nawet gdy atakują. Hetman B5 ze strony Magnusa Carlsena i hetman F5. No widzimy tutaj, jest plan zagrania H3. G4 ze strony białych, moi drodzy. No widzimy te pionki, jak się przy królu bardziej wysuwają, no to troszeczkę osłabiają też króla. I moi drodzy, tutaj Dubow zagrał bardzo silny ruch. Co zrobić, gdy nas atakują? No, pewnie trzeba uciekać, ale w szachach jest to fajne, że są te ruchy wtrącone. H3, bardzo dobre posunięcie. No i teraz, moi drodzy, jak król by zbił na H3, no to jest tutaj już przegrana, gdyż wieża F3, no jak odejdzie, no to wiadomo, wygrywamy. Jeżeli jest bicie, bardzo fajnie to wygląda. Mat w następnym posunięciu. No tak oczywiście nie można zagrać, więc król zagrywa na G3. Hetman teraz zagrywa piękne zagranie. Hetman E3 podchodzi pod pionka, wiadomo, nie można wybić, jest związanie. Piękny ruch, który powoduje, że możemy próbować zbijać pionka na D4, ale też jakieś opcje na F5 i rozbicie dalej struktury, tej rozbicie osłony króla. Hetman wziął piona na A5, no i właśnie ten ruch, moi drodzy. Ruch F5, który rozwala totalnie króla. Hetman cały czas pod biciem, co jest bardzo ciekawe, ale tu się wszystko dobrze dzieje. Poza tym grozi też mat w jednym ruchu. Nie wiem, czy widzimy to posunięcie. Bardzo fajny ruch. No dlatego też bić tutaj trzeba na F5 i hetman wybija. No i król jest bardzo odkryty. Pionek przeszkadza w ucieczce dla króla. Grozi prawie mat, grozi tutaj, moi drodzy. Hetman G5, wieża E6, wieża H6. Takie plany mogą być kończące. Hetman zagrywa na B5. No i wieża zagrywa na E6, wieża E2 tutaj, żeby król jeszcze miał jakąkolwiek ucieczkę. Wieża daje szacha, moi drodzy, król zagrywa na F2 i hetman F4. Prosta sprawa, atakujemy pionka. No gdy mamy ciężkie figury w akcji i król przeciwnika jest bez osłony, no to wynik może być tylko jeden.
Moi drodzy, nastąpiło Hetman B1, jeszcze sprytne związanie, ale tutaj się czarne nie boją. Król H6 i wieża już ma swobodę gry. Hetman zagrał na D3. Oczywiście wcześniej można było odbić z szachem, ale to nie ucieka. Teraz właśnie to następuje. Hetman, król na E3, moi drodzy, wieża E6, czarne złożyły broń. Cóż mogę powiedzieć, piękna partia dubowa, aczkolwiek jeszcze co by mogło nastąpić, dlaczego białe się poddały, gdyż po takim posunięciu jest od razu wybicie tutaj do samego końca i idziemy do pola przemiany w następnym posunięciu. Daniel Dubow pokonał mistrza świata Magnusa Carlsena, co się zdarza no rzadko, tak? Więc obserwujmy tego zawodnika, to jest naprawdę ciekawy szachista i kreatywny. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, hej!